tym miesiącu mija dokładnie 6 lat, odkąd stworzyłem swój pierwszy film ślubny. W kwietniu tego roku rozpocząłem więc 7 sezon weselny, ale na zupełnie innych zasadach i w zupełnie nowych okolicznościach niż dotychczas. Jeśli interesuje Cię, dlaczego mówię do Ciebie z plaży w Portugalii, jak to się stało, że zamieszkałem w Wanie i jak planuję pogodzić podróżniczy styl życia z tworzeniem filmów ślubnych, to zapraszam do oglądania. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kiedy minęło te 6 lat, no ale analizowałem daty kilkukrotnie i liczby nie kłamią. Od 6 lat filmowanie ślubów jest nie tylko moją pasją, ale też głównym źródłem utrzymania. I choć jakoś specjalnie tego nie planowałem, tylko wyszło to naturalnie, to wydaje mi się, że właśnie 6 lat to jest najwyższy czas, by pójść o krok dalej i spróbować czegoś nowego. Dlatego ten sezon ślubny będzie wyglądał u mnie zupełnie inaczej niż dotychczas. Do tej pory, od kwietnia do grudnia, stycznia, w 100% zajmowałem się ślubami, obsługując około 50-70 wesel rocznie, z czego większość filmowałem osobiście, a gdy miałem w ciągu jednego dnia 2-3 wesela, to wspomagałem się znajomymi operatorami, którzy dla mnie zbierali materiał, a ja montowałem gotowy film. Jak pewnie domyślacie się, ogarnianie takiej ilości zleceń oznacza ogrom pracy. Świadomie przez kilka lat działałem tak intensywnie, by zebrać trochę oszczędności i spróbować pracy na trochę innych zasadach. I tak właśnie znalazłem się w Portugalii, gdzie od lutego uprawiam tak zwany van life, czyli po prostu żyję w campervanie. Tegoroczny sezon ślubny będzie dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem, bo będę w Polsce tylko na jakieś 2 miesiące w ciągu lata, a pozostałą część roku będę ogarniał w 100% zdalnie, ponownie wspomagając się pracą zaufanych operatorów, a samemu przejmując tylko lub aż montaż filmów weselnych. Powód tej zmiany jest bardzo prosty. Choć uwielbiam filmowanie ślubów i nie wyobrażam sobie całkowicie z tego zrezygnować, bo wiem, że tęskniłbym za kontaktem z ludźmi, za tymi wszystkimi emocjami, to jednak jest jakaś część mnie, która nie lubi zasiedzieć się w jednym wygodnym miejscu i poczułem, że chcę spróbować czegoś nowego. Od jakiegoś czasu coraz bardziej ciągnie mnie w stronę formatów podróżniczych i nauki storytellingu, no a chyba nie ma lepszego sposobu na naukę tych rzeczy, jak po prostu rzucić się na głęboką wodę i ruszyć w dłuższą podróż. Korzystając z tego, że marka weselna, którą stworzyłem, cały czas ma się dobrze i udało mi się ją w jakimś stopniu uniezależnić ode mnie, czyli sprawić, że nie jest stricte związana z moją osobą, ale że mogę obsługiwać wesela, korzystając z pomocy zaufanych operatorów, postanowiłem wykorzystać ten dodatkowy czas, który zyskam, na rozwój w obszarach wideo, na które do tej pory nie miałem czasu. Mam tutaj na myśli przede wszystkim pozyskiwanie klientów korporacyjnych, tworzenie produktów cyfrowych i rozwijanie e-biznesów, które mogę skalować. Wydaje mi się, że jest to naturalny krok dla każdego, kto rozpoczyna swoją przygodę z filmowaniem i dochodzi do momentu, w którym ta pasja zaczyna być również źródłem utrzymania. No i pojawia się pytanie, co dalej? Jak poprowadzić tę przygodę we właściwą stronę, by nie utknąć w tym samym miejscu? Być może jeśli od jakiegoś czasu zarabiacie na wideo, to macie podobne przemyślenia, albo jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z filmami, to pewnie za jakiś czas będziecie w tym miejscu. Postaram się co jakiś czas dzielić drobnymi poradami na temat tego, co u mnie się sprawdziło, a co nie w kontekście biznesu filmowego, licząc na to, że pomoże Wam to lepiej określić, na jakich usługach warto się skupiać lub w jaki sposób zmodyfikować swoją ofertę, tak by być lepiej wynagradzanym za swoją pracę. A jeśli interesuje Was tematyka podróży i van life'u, to zapraszam Was na kanał przeżycie.pl, gdzie eksperymentuję właśnie z takimi travel video, na których ćwiczę swój storytelling. Dajcie znać, czy taka forma przemawia do Was, czy może jednak wolicie klasyczne vlogi podróżnicze. A na koniec zostawiam Was z tym pięknym zachodem słońca. Coś czuję, że w takich okolicznościach przyrody montaż filmów ślubnych będzie szedł jakieś 2 razy szybciej. Albo 2 razy wolniej, jeśli będę się rozpraszał i wpatrywał w ładne widoki, zamiast w ekran komputera.